dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że dzień 22 marca 2024 roku trwale się zapisze w historii naszej szkoły. To jeszcze zobaczymy. Ponieważ po raz pierwszy mamy tak wspaniałych gości, a między innymi mamy pana ministra konstytucyjnego. Witam bardzo serdecznie pana ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Agnieszkę Górską. Pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marka Duskiego. Witam mazowiecką kurator oświaty, panią Aurelię Michałowską. Pana dyrektora delegatury kuratorium w Radomiu, pana Adriana Barańskiego. Burmistrza Andrzeja Brachel, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Sławomira Wielkowskiego. Już tak. Z marszu. Wsiądźmy. Dziękujemy bardzo, oddaję głos. Proszę Państwa, szanowna Pani Dyrektor, szanowni Państwo nauczyciele i Państwo szanowni uczniowie. To rzeczywiście dla nas też jest wielka przyjemność, że możemy być tutaj w historycznym mieście, które po 150 latach odzyskuje prawa do prawa miejsc. Zobaczcie, przed momentem taką refleksję mieliśmy z panem ministrem Markiem Suskim, jakie trwałe niebywale były skutki powstania styczniowego, powstania, które przyszło już dawno, dawno temu, a skutki między innymi to, że naszemu miastu zabrano prawa miejskie, trwało aż 150 lat. Nic, co się dzieje w każdym dniu, to nam tylko pokazuje, że nic, co się dzieje w każdym dniu, nie jest bez znaczenia i wszystko ma swoje konsekwencje. I te dobre, i te złe. Dlatego trzeba się zawsze starać, żeby robić wiele dobrego, bo wtedy te konsekwencje dobre też pozostają na długi czas. Na przykład odzyskanie praw miejskich, staranie pana burmistrza rady i decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wam gratuluję, że chodzicie do szkoły, która rzeczywiście się rozwija. Pani dyrektor pokazywała mi tam jeszcze niektóre tylko rzeczy, które na drukarce 3D potraficie zrobić. Gratuluję Wam, że macie tak dobrą opiekę grona pedagogicznego. I gratuluję Wam jeszcze jednego, bo tutaj Pani Dyrektor powiedziała o dwóch rzeczach, które są niezwykle ważne w ogóle, a w ostatnim czasie jedna z nich jest szczególna. Gratuluję po pierwsze, że świetnie współdziałacie również z dziećmi z orzeczeniami wykształcenia specjalnego, z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Wczoraj mieliście marsz tutaj, prawda, po szkole, bo pogoda była kiepska. To jest niezwykle ważne. Każdy człowiek ma taką samą godność. Godność osoby ludzkiej, a my wierzący mówimy jeszcze godność dziecka Bożego. Bez względu na to, jaki jest. Czy jest wysoki, czy niski, czy gruby, czy chudy. Czy jest bardzo dobrze rozwinięty fizycznie i będzie zdobywał medale olimpijskie, czy też po prostu ma swoje dolegliwości, czy ma wielkie talenty, które może rozwijać, bo każdy ma talenty, bez względu na to, jakie zadanie, który ma wielkie talenty, też musi je rozwijać, czy też ma tych talentów mniej i też je rozwija. To jest niezwykle ważne. No a drugi rzecz, którą Wam gratuluję, to jest tych 18 uczniów dzieci naszych uchodźców z Ukrainy. Pozostała szóstka, tak? Czy 7 osób. Mamy, proszę Państwa, dzisiaj czas wyjątkowy. I to wyjątkowy w tym negatywnym tego znaczeniu, ale z każdego zła może wyrosnąć też dobro, jeśli tylko się o to wszystko postaramy. Przedwczoraj byliśmy na Uszlach Plac w Lublinie. To jest miejsce, z którego pociągi wywoziły Żydów w akcji Reinhardt 81 lat temu. Ta akcja to była akcja, która polegała na ostatecznej zagładzie Żydów w Bełżcu i w Soliborzu. Najpierw w Bełżcu. I myśmy tam z młodzieżą, która była z liceum, jednego z liceum lubelskich, myśleli, po co my tu jesteśmy.
My jesteśmy tam po to, byliśmy tam po to i zawsze na takich uroczystościach jesteśmy właśnie w tym celu, żeby po pierwsze wspominać tamtych ludzi, wspominać ich życie, ich męczeństwo, modlić się za nich, ale wydaje się, że ważniejsza rzecz, dla której my tam byliśmy dwa dni temu i dla której jesteśmy zawsze na takich uroczystościach, to jest przede wszystkim uświadomienie sobie, do jakiego bestialstwa człowiek może doprowadzić. Ale też uświadomienie sobie, że to nie jest tak, że to bestialstwo miało miejsce tylko 80 lat temu. Bo dokładnie to samo, trochę na inną skalę, ale dokładnie to samo dzieje się dzisiaj na Ukrainie. I obecność na takich uroczystościach to jest krzyk pod adresem wszystkich możnych tego świata, żeby zrobić wszystko, żeby to, co było 81 lat temu na Unschlagplatz, nie powtarzało się dzisiaj na Ukrainie. Stąd tak ważne niezwykle są wasze relacje z dziećmi naszych uchodźców ukraińskich, bo to zło, które tam się dzieje, ono wyrządza, ono może powodować również dobro w postaci waszych relacji. A te wasze relacje to jest nowa odsłona relacji polsko-ukraińskich, bardzo trudnych historii. Bardzo trudnej, ale nowej relacji polsko-ukraińskiej na przyszłość. I teraz wystarczy, to jest strasznie ciężkie, ale wystarczy wygrać wojnę z Rosją, odbudowywać Ukrainę, odbudowywać nowe relacje polsko-ukraińskie, wasze relacje, bo to wy jesteście tymi, którzy te relacje będą budować, już budujecie i będziecie budować na większą skalę za kilkanaście lat. I to jest też moment w historii tego państwa, który może być tą chwilą, którą będziemy wspominać, że tu się tak naprawdę zaczęła ta już właściwa wielkość tego państwa. My z panem ministrem, z panią poseł, z panem burmistrzem, z panem przewodniczącym robimy wszystko na różnych szczeblach władzy i tej rządowej, i tej parlamentarnej, i tej samorządowej, żeby ta wielkość państwa polskiego i siła państwa polskiego była każdego dnia większa. Stąd te inwestycje, stąd Laboratoria Przyszłości, stąd Poznaj Polskę, stąd rozmaite programy rodzinne, społeczne. Wszystko to jest po to, żeby umacniać państwo polskie. Stąd inwestycje drogowe. Rozwijamy ten kraj. Ale czujemy też wszyscy, że jesteśmy w tym wielkim momencie historycznym i to potwierdzają nam ludzie z zagranicy. Że jesteśmy w tym wielkim momencie historycznym, w którym to państwo, dobrze przygotowane do tej roli w tym momencie, może wystrzelić jeszcze mocniej do przodu i być absolutnie liderem nie tylko tej części Europy, ale w ogóle Europy. Skoro już o nas piszą dzisiaj, że jesteśmy wiodącą siłą militarną w ramach NATO w Europie, że mamy jedną z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszą armię już dzisiaj w Europie, skoro jesteśmy tymi, którzy są chwaleni na całym świecie. Wczoraj przyjechał do mnie przedstawiciel komisarza ONZ-u do spraw uchodźców. Zaczął oczywiście od 10-minutowego podsumowania, co się działo w Polsce w ostatnim roku i od wielkich, wielkich gratulacji do społeczeństwa polskiego. Skoro już dzisiaj mówią o nas w ten sposób, to te relacje naprawdę mogą wystrzelić jeszcze mocniej. Te polsko-ukraińskie, ten wpływ nasz na pokój w tej części świata. Na pokój w tej części świata to jest wasza przyszłość. Dlatego zacząłem od tego. Nie ma żadnego momentu w żadnym dniu, który byłby obojętny. W każdym dniu, w każdej chwili, w każdym momencie musimy przykładać wagę do tego, co robimy. To nie znaczy, że nie można tam połowisować. Jest też czas na luksowanie. Spokojnie. Tam też byliśmy w waszym wieku. Ale w każdym momencie trzeba sobie zdawać z konsekwencji swojego działania i dokładać starań, żeby te konsekwencje były tylko pozytywne, bo one później rodzą rzeczywiście znakomite rzeczy. A jak są negatywne, no to powstanie styczniowe, prawda, i brutalność carskiej Rosji doprowadziła między innymi do tego, że 150 lat czekaliście na to, żeby odzyskać prawa miejskie w waszym mieście. Dlatego budujcie te relacje również z rówieśnikami, bądźcie patriotami. Co znaczy być patriotą? Kochać Polskę. Pani poseł, pogadamy w Sejmie. Jest takie piękne zadanie zostawione przez świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Co to znaczy musicie od siebie wymagać? Co to znaczy być bohaterem? Co to znaczy być patriotą? To znaczy być gotowym. Patriota to nie jest tylko ten, co trzyma karabin w ręku i idzie z tym karabinem na froncie bronić ojczyzny i bronić swojej rodziny. Tak, to jest bohater, można powiedzieć. On już jest odważnym bohaterem, który,
który stanął już w tym momencie takim decydującym, bo akurat rzeczywiście do tego doszło. My wszyscy mamy nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić. Ani my, ani wy. Dlatego umacniamy państwo polskie. Nie chodzi o to, żeby koniecznie dojść do tego momentu. Nie chodzi o to, żeby nie dojść do tego momentu, ale żeby nie dojść do tego momentu, no to trzeba być gotowym na bohaterstwo. A co znaczy być gotowym na bohaterstwo? To znaczy być patriotą. To znaczy być sumiennym, zadaniowym, uczciwym. To znaczy w każdej swojej zadaniu, czy będąc uczniem klasy 6, 7, czy 8, czy 4, czy będąc burmistrzem, czy będąc posłem przewodniczącym klubu parlamentarnego, czy będąc ministrem, czy będąc nauczycielem, trzeba po prostu od siebie wymagać, bo jak od siebie wymagamy, nawet jak inni od nas nie wymagają, to tworzymy w sobie taką postawę odpowiedzialności, postawę gotowości na bohaterstwo, czyli patriotyzm w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzieciom w przedszkolu to mówię, że mają być grzeczne, jak chcą być patriotą. Patriota jest grzeczny. Pomaga mamie, wykonuje swoje zadania, a jak jest czas na dokazywanie trochę urwisowe, też trzeba się nieraz, prawda, oddać emocjom, ale z właściwym umiarem. Więc gratuluję wam tego wszystkiego, dziękuję za waszą postawę, dziękuję państwu nauczycielom, bo od państwa nauczycieli tutaj zależy bardzo wiele. Nie wszystko, powtarzamy to zwłaszcza w ostatnich dniach, że jest odpowiednia gradacja. Rodzina, rodzice, szkoła, a w tym wszystkim jeszcze i tu Kościół, jak się jest wierzącym. I wartości, które trzeba pielęgnować i rozwijać. Jest taki wiersz Asnyka, pięknie zresztą śpiewana pieśń jest taka z tego zrobiona, miejcie nadzieję. I tam jest rzeczywiście, lecz nie przestańcie czcić świętości wasze i ideałów przechowywać czystość. Do was należy dać im zbroję, miecz i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. I to jest wasze zadanie. I to realizujecie w tej szkole i realizujcie. A my wam za to bardzo dziękujemy. A w dowód uznania proszę, żeby pani dyrektor przyjęła taki okolicznościowy medal ministra edukacji i nauki dla całej społeczności szkoły. Pani dyrektor, świetną uznania. A ciebie proszę, żebyś dla uczniów, dla wszystkich swoich kolegów przyjął laur niepodległości. Jak ciężko było dojść do tej niepodległości, dlatego też jest opisane, co trzeba zrobić, żeby nie trzeba było ponownie dochodzić, tylko po prostu zachować i rozwijać. Znakomite wydanie, polecam w tym czasie. Tak mi już bardzo pomogło, żeby sobie zajrzeć. Dziękuję bardzo. I dla was, proszę bardzo, panu pomoc, panu poseł. Proszę, nie jest 20 uczniów.
przedsięwzięcia pracy profilowane. I czy byłaby taka możliwość, żeby po prostu nasza szkoła jest mała i nie mamy tylu uczniów i nie spełniamy tych wymagań takich, że jest, musi być 20 uczniów. Czy można było coś z tym zrobić, żeby po prostu to zależało na przykład, nie wiem, od organu prowadzącego lub mamy na przykład 30 dzieci i 15 osób chce iść do klasy sportowej, a 15 nie chce iść do klasy sportowej. Ale nie zrobimy tej klasy, bo nie mamy 20. Po prostu trzeba po prostu pomyśleć nad uelastycznieniem tego progu. 20 osób. Uzależnić od wielkości szkoły albo od... Tak, od wielkości szkoły uczniów. Właśnie. Tak zrobimy. Przyjmujemy to. To jest wychodzi ostatnia, no i mamy na te cztery dwie klasy, no ale nie spełniamy tego, że mogą 20. Ale jeszcze taka była zaleta, że wtedy jadąc na powiat, na zawody sportowe, z powodzeniem mogliśmy konkurować z takim Szybowcem i innymi gminami. I teraz to niestety jesteśmy gdzieś na podium, ale na troszeczkę dalej. I na pierwszy. Dobrze, to jest bardzo dobry postulat, to się absolutnie zaraz przelecie. A może ktoś słusznie zada pytanie, słuchajcie, ja zachęcam. Ja jak chodziłem do szkoły, ciągle się wychylałem, później do końca czasem nie stawiałem, teraz to już się do końca nie stawiam. Ale teraz z tego wychylania się zostałem później posłem. Zapraszamy do zadawania pytań. Byłem też w szkole, to byłem takim też trochę buziakiem, nie takim może strasznym, ale trochę tam podpadałem czasami. Tak, prosimy was. Dziewczynki, chyba się wahacie. Prosimy o pytanie. Postulat. No nie będziemy stosować. Tak jest, nie będziemy stosować i wywoływać. Może państwo oczywiście jeszcze macie jakiś postulat. Poza oczywiście tymi ekonomicznymi, bo ja je rozumiem. Bo ja je rozumiem, co mogę to robię i będziemy mogli jeszcze więcej, no, ale to jeszcze kilka trzeba zrobić. Patrzymy na to, co się dzieje, szanowni państwo, na tej Ukrainie, bo to jak się patrzy na relacje medialne, to że w pewnym momencie już zaczyna popadać w entuzjazm, że to będzie zaraz. Nie, właśnie. I wcale nie jest nam dobrze. A wszystko dzisiaj na świecie zależy od tego, co się dzieje na Ukrainie. Zobaczcie, co się dzieje. To jest szokujące, niebywałe. Co się dzieje na przykład z warzywami. Że w Wielkiej Brytanii wydzielają w supermarketach po 3 papryki. Mhm. Prawda? No może to jest trochę przesada. Ale w niektórych tak jest. Bo ja dzwoniłem do mojego krześniaka, który mieszka w Londynie od kilku lat i mówi, no tak, wujek, ale to jest pod koniec dnia. Rano przywożą, można wziąć ile się chce. Ale pod koniec dnia jednak dzielą, kiedyś nie dzielili. Jest kryzys cebulowy, wszystko zależy od tych cen energii, które spowodowały, że rzeczywiście ta produkcja posypała się, a to wszystko zależy od tego, co robi Putin na Ukrainie. Jest rozchwiana sytuacja na całym świecie. Jest przełożenie na sytuację na całym świecie. I niestety są państwa, którym nie zależy, żeby ta wojna się zakończyła szybko, bo się okazuje, że na wojnie się dobrze zarabia, a niektórzy korzystają z tego. Rosja na przykład nie sprzedaje surowców energetycznych na Europę, no i sprzedaje do Azji, a na przykład Chińczycy dzięki temu wynegocjowali sobie dużo niższe ceny. Więc to są takie kraje, które mają interes, żeby wojna trwała. My, znając naszą historię, jak tam z Rosją żeśmy mieli, to my dopiero po 150 latach naprawiamy krzywdy, przywracając chociażby prawa miejskie. A nie wiemy, że Rosja to jest potęga, która nam nie jest życzliwa, bo Putin mówi, następna może być Polska. Więc my robimy wszystko, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, bo to jest też nasze bezpieczeństwo, choć to kosztuje. Ale lepiej wydać trochę pieniędzy, niż mieć znowu zaborcę, który nas niszczył, mordował, prześladował. Chciałbym się spytać, czy jest podejmowanie jakichś działań, żeby było coraz więcej nauczycieli młodych, żeby na przykład moje dzieci miały kogoś, moje dzieci miały kto uczyć? Tak. Mogę powiedzieć o trzech sprawach, które są tylko na przestrzeni ostatniego roku. A czwarta sprawa dzisiaj jest wykuwana w ministerstwie przez pana ministra Piątkowskiego i przez związki zawodowe. A piąta sprawa będzie wykuwana na następnym spotkaniu.
Po pierwsze, uprościliśmy awans zawodowy nauczyciela, wprowadzając tę kategorię nauczyciela początkującego w miejsce tego stażysty i kontraktowego. Skróciliśmy czas awansu po to, żeby on był szybszy. Podnieśliśmy wynagrodzenia nauczycielom wchodzącym do zawodu i to w sposób znaczący, bo to wynagrodzenie nauczycieli wchodzących do zawodu rosło najszybciej. Trzy były podwyżki dla nauczycieli wchodzących do zawodu. Kwiecień, wrzesień i teraz styczeń. Dla nauczycieli z większym stażem był kwiecień i styczeń, nie było września. A wrzesień był z kolei tym miejscem, gdzie podnieśliśmy te wynagrodzenia. One muszą iść wyżej zdecydowanie jeszcze, ale to jest. Po trzecie, wykuwa się dzisiaj lista, i to będzie dla pani dyrektor i dla państwa profesorów, wykuwa się dzisiaj lista dokumentów, które można wymagać od nauczycieli i dokumentów, których absolutnie nie wolno wymagać od nauczycieli, żeby nauczyciel miał pracę z uczniem, a nie był zawalony biurokracją, która paraliżuje pracę, paraliżowała, dalej jeszcze niekiedy paraliżuje pracę nauczycieli. Po czwarte, przywracamy, i to będzie przedmiotem następnych spotkań ze związkami zawodowymi, przywracamy uprawnienie nauczycielskie, które też zachęcało do zawodu nauczyciela, uprawnienie emerytury po 20 latach pracy przy tablicy i to będzie gotowe już w maju po negocjacjach ze związkami zawodowymi. I tych zadań jest więcej. Po piąte, przywróciliśmy prawa do edukacji nauczycieli na państwowych wyższych szkołach zawodowych, dziś akademiach nauk stosowanych, również w tych mniejszych ośrodkach, nie tylko w tych wielkich jak Kraków, Gdańsk czy Warszawa, żeby ktoś, kto chce zostać nauczycielem, nie musiał jeździć daleko do centrum miast, tylko mógł się kształcić również tutaj. Po szóste, dajemy możliwość uzupełniania wykształcenia, chociażby w kierunku etyki, po to, że jak wprowadzimy etykę jako obowiązkową, bo musi być, jeśli ktoś nie chce chodzić na religię. Jak chce chodzić na religię, to nie będzie musiał chodzić na etykę, ale to jest przyszła już kadencja. Po to, żeby nauczyciele również tutaj siedzący mogli uczyć tej etyki po uzupełnieniu wykształcenia. To są te rzeczy, które tylko na przestrzeni ostatniego roku robimy, a ja mam pełną świadomość tego, że to trzeba, ja to nazywam uatrakcyjnieniem, a to trzeba pokazać, że warto uczyć się w kierunku zawodu nauczyciela. Ale po szóste, szanowni młodzi, tylko to są jeszcze młodzi, szanowni państwo, no wszystko zależy od tego, czy będzie dla kogo być nauczycielem, bo niestety w wielu miejscach w Polsce mamy dzisiaj potężny kryzys rodziny, kryzys małżeństw i kryzys demograficzny z tym związany. No i widzimy to w gminach również tutaj, na Radomszczyźnie, to kiedyś szkoły wielkie, dzisiaj są malutkie, niektóre są zamykane. No. Musi być też być dla kogo nauczyciela. Dlatego dobrze, że myślę o dzieciach. Tak jest, myśl o przyszłości. No i krótko. I to, co chcę wam powiedzieć, co może być ciekawe dla was, również tych, którzy jeszcze są w podstawówce i również tych, którzy przychodzą, myśmy rozpoczęli na dużą skalę proces odchudzania podstawy programowej, po to, żeby było trochę więcej czasu na wspólnotę, a trochę mniej tego zakuwania. Słuchajcie, ze wszystkim trzeba zachować złoty środek, bo jak ja słyszę, że tak, no właśnie maturę tegoroczną, nie? Niektórzy mówią, że to jest strasznie trudna matura, że niesprawiedliwie, że ustny wrócił. Wszyscy, co tu zdawaliśmy maturę, zawsze mieliśmy ustny na maturze, to nie jest żadna nowość. A inni mówią, że to jest słaba matura i bardzo, bardzo zbyt łatwa. Trzeba zawsze zachować środek również w ocenie. Nigdy nie będzie tak, że w szkole będzie tylko bułka z masłem. W szkole trzeba będzie też popracować, ciężko popracować, żeby później mieć z tego powodu satysfakcję i nagrodę w postaci i oceny, i odpoczynku. Natomiast to, co powiedziałem, chcemy odchudzić trochę podstawy programowe, bo za długo jesteście w szkole, w naszym przekonaniu. I jakby się udało zrobić tak, żeby tygodniowo zejść z 2-3 do 4 godzin, to byłoby znakomicie. To oczywiście będzie się wiązało również z uzupełnieniem tych godzin dla nauczycieli, bo to nie może być też kosztem nauczycieli. Takie odchudzenie na hura, bez zwracania uwagi na godziny dla nauczycieli, też się może źle skończyć, więc będziemy musieli wymyślić jakieś inne w to miejsce zajęcia. No niektórzy mówią tak zwanych miękkich przedmiotów, czy wychowawczych, czy krajoznawczych, czy rekreacyjnych, no to można wprowadzić, tak? Był taki pomysł, żeby niekoniecznie dołożyć 1 godzinę WF-u, ale 1 godzinę rekreacji. Jakkolwiek by to nie nazwać. Rekreacja to i wyjście w teren, i wyjście na wyjazd na wycieczkę, i wyjście, nie wiem, zobaczyć tu, czy jedno, czy inne miejsce z historii tutaj, tej ziemi, tego miasta. Czy po prostu iść i posprzątać w ogrodzie szkolnym,
bo się wiosna zaczęła. To są rzeczy, które, nad którymi myślimy, po to, żeby lekko zejść z tego obciążenia, o którym mówisz. Mi się wydaje, że to, co robimy w tym momencie, to znaczy cyfryzacja szkoły, chociażby poprzez te laboratoria przyszłości, ale nie tylko, to daje większe możliwości tej edukacji informatycznej. Wydaje mi się, że w szkołach ponadpodstawowych trzeba by bardziej profilować w tym kierunku. A inna rzecz jest taka, że trochę nam brakuje informatyków wykształconych już, to znaczy tych, którzy skończyli studia informatyczne i mogliby przyjść do szkoły pracować jako informatyk. Stąd zwiększamy liczbę miejsc, z których kształci się w kierunku informatyka, bo tak to jest prawda. No, dzisiaj nowoczesny dzień jest do przodu, trzeba iść z tą nowoczesnością, umieć ją dobrze wykorzystywać. To dziękujemy bardzo za wszystkie zadane pytania. Brawo.